Dzień dobry. Witam w Akademii Wiedzy firmy Schiedel. W dzisiejszym materiale chciałbym omówić komin o nazwie Avant. System kominowy Schiedel Avant to nowoczesny komin powietrzno-spalinowy spełniający wymagania nowoczesnego budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, w szczególności w obszarze budownictwa jednorodzinnego. Kolejny slajd pokazuje nam podstawowe właściwości systemu. Zaliczyć można do nich między innymi wysoką odporność na działanie kondensatu, którą uzyskujemy dzięki wewnętrznym rurom ceramicznym o zwiększonej wytrzymałości na korozję. Łatwość montażu dzięki zastosowaniu lekkich pustaków i dłuższej 66-centymetrowej rury ceramicznej. Maksymalna temperatura spalin wynosi 200 stopni. Komin zajmuje mało powierzchni. Współpracuje z kotłami na paliwa gazowe i olejowe. Posiada odporne na korozję drzwiczki aluminiowe. Jest dostępny w średnicach od Fi12 do Fi25. System kominowy jest oznakowany znakiem CE zgodnie z normą PN EN13063 część druga. System posiada 30-letnią gwarancję na korozję rury ceramicznej. Wcześniej powiedzieliśmy, że system Avant jest systemem powietrzno-spalinowym, który umożliwia współpracę z powszechnie stosowanymi kotłami z zamkniętą komorą spalania. Takimi kotłami są m.in. kotły kondensacyjne. Co to znaczy i dlaczego to jest tak ważne? Zasady działania pokazują nam przedstawione rysunki. Ogólny schemat działania przedstawia rysunek pierwszy. Jak widzimy, układ działa na zasadzie wymiennika ciepła. Powietrze do spalania zasysane jest z zewnątrz, ponad dachem i transportowane do kotła przestrzenią pomiędzy pustakiem a rurą wewnętrzną. W tym samym czasie ciepłe spaliny odprowadzamy rurą wewnętrzną na zewnątrz, ogrzewając tym samym kanał powietrzny. Wykorzystanie tej energii pozwala nam zwiększyć efektywność systemu o około 3-5%. Rysunki 2 i 3 przedstawiają szczegóły związane z zasysaniem powietrza ponad dachem i podłączeniem kotła do komina. Głównymi elementami systemu są pustak z betonu lekkiego na bazie keramzytobetonu oraz unikalna izostatycznie prasowana rura ceramiczna o długości 66 cm. Jest ona niesłychanie szczelna, cienkościenna i profilowana, dzięki czemu ma zastosowanie w szczególności w obszarze budownictwa niskoenergetycznego. System kominowy Avant służy do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych urządzeń grzewczych opalanych gazem i olejem. Jest dopuszczony do stosowania na podstawie normy zharmonizowanej PN EN13063 część druga i część trzecia oraz deklaracji właściwości użytkowych wystawionych przez firmę Schiedel. Jest to komin odporny na działanie agresywnego kondensatu, a maksymalna temperatura spalin wynosi 200 stopni. Dodatkowym atutem tego nowoczesnego rozwiązania jest możliwość pracy w trybie podciśnienia i nadciśnienia. Kolejny slajd przedstawia nam bogatą ofertę handlową. Jak widzimy, mamy w niej zarówno kominy pojedyncze, jak i kominy z wentylacją. Tak bogata oferta spełnia wymagania każdego projektanta, wykonawcy i użytkownika, który otrzymuje produkt bezpieczny, spełniający najwyższe standardy techniczne, zgodny z najnowocześniejszymi trendami budownictwa niskoenergetycznego. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa na nasze kolejne spotkania w ramach Akademii Wiedzy. Zachęcam do zapoznania się z innymi materiałami firmy Schiedel. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. Do usłyszenia wkrótce.